No, witam wszystkich. Tutaj dostałem też informację, ale to już wcześniej. Jakiej muzyki słucham? Tak mówiłem chyba w wcześniejszych filmikach, coś mi się tak zdaje, albo może nie pamiętam, to już nie jest ważne. Słucham, tak, hip-hopu, polskiego zagranicznego, rapu też zagraniczny. Najbardziej ten hip-hop francuski bardziej mi pasuje. No, jakie to, jaka przyczyna? No, na ich styl po prostu. U nas w Polsce jeszcze tego stylu nie ma mocnego. Nie, zaczyna się ten styl, ale to jeszcze daleko jesteśmy od nich. Ale to nie jest takie ważne. No, techno trochę słucham, Manieczek, Fadoru też trochę słucham, ale na bazie rap, hip-hop, polski, zagraniczny, francuski. To tam ruski, ale tam ruski to bardzo malutko słucham. Kobra bardziej słucha takich jak techno, Manieczki, disco polo. Ja też kiedyś słuchałem disco polo, no krągło pamiętam, ale po jakim czasie mnie to znudziło. Najlepszym hitem pamiętam do dziś to były dwa hity: Biały Miś i jeden i drugi hit to był Mydełko Fa. Jeszcze, no, na pewno kojarzycie, bo to jest stare jak nie wiem co. To lubię sobie posłuchać. No, ja jakoś disco polo nie przepadam z tego powodu, że za długo słuchałem kiedyś. No i mnie to znudziło i muszę mieć bardzo długą przerwę, żeby chociaż sobie znowu posłuchać. No, ktoś jeszcze się te pytał, czy ja słucham Werbę. Słucham Werbę też. Kiedyś mieli fajniejsze też, pamiętam, płyty, ale też da się słuchać. Tam się pytaliście o Dimexa, czy słucham. No, słucham Dimexa też. Wszystkie płyty. Ja Rule też słucham. Tupaka, no wiadomo, że już dawno nie żyje, jego do dziś są remiksy puszczane. Izbita trochę słucham. Eminema. No dużo, no to ciężko jest wymienić, bo to jest tego sporo zagranicznych. No dlatego nie będę wymieniał, bo bym całą tą czas zmarnował na tłumaczenie tego. No Kobra jakoś zaczyna trochę łapać hip-hopu przeze mnie. Ja ją trochę wciągłem, przeproszeniu, no bo jak ja się w domu słucha hip-hop, no to już ją zaczyna łapać, już sobie sama tam ten, jak to powiedzieć, słucha, kupuje sobie płyty hip-hopowe. Dlatego mówię, no każdy ma swój styl muzyki. Jeden lubi hip-hop, drugi lubi rocka, drugi metal. Nawet metal muzyki nienawidzę. Nie wiem, o co tu w tym chodzi. Że to drąg się jak, nie będę mówić co, ja tego nie przepadam w ogóle. A tak to, no trochę takich starych, 80-90 lat jeszcze takie lubię posłuchać, jeszcze stare, co rodzice na tych, jak to się mówiło, na prywatkach, bo to kiedyś dyskoteki to się nie nazywa, tylko prywatka domowa, pamiętam. To dlatego też posłucham trochę, niedużo, a na szczęście to hip-hop bardzo mocno. Właśnie na tym sprzęcie też mam hip-hopu sporo. No i słucham sobie, jak jadę do pracy, jadę, nie wiem, do kogoś, czy jadę coś załatwić i jechać do sklepu, czy coś, no po prostu sobie słucham. To jest, pytania były chyba tam wcześniej, pytaliście się, dlatego ja wam odpowiadam na te pytania, które nie są głupie. Bo na te głupie nie będę odpowiadał z tego powodu, że po co mam odpowiadać, jak widać, że ktoś nie myśli głową, tylko pisze z nudów i żeby kogoś odczernić. Tego, sorry, nie będę odpowiadać na głupie pytania. Z mojej strony wszystko, na razie, zobaczycie może dalej. Ktoś ma pytania, to piszcie na fejsie, na prywatnym, to wam poodpowiadam na pytania wasze, które was do dziś, nie wiem, czy
interesuje, czy coś tam, co jest już nieważne. Tylko mówię, na głupie pytanie nie odpowiadam.